Pani prezydent, ostrowski budżet obywatelski po raz kolejny pokazuje i udowadnia, że był to strzał w dziesiątkę. Dziś rusza joga, chyba pierwsze tego typu zajęcia w historii miasta. Zajęcia z jogi w parku miejskim, tak, to historyczny moment. Jeden z projektów złożonych w ramach ostrowskiego budżetu obywatelskiego, który znalazł się w gronie laureatów. Ja mocno trzymałam kciuki za ten projekt, dlatego że po sukcesie zumby, która była realizowana w parku miejskim w roku ubiegłym, wiedziałam, że ta joga też znajdzie swoich zwolenników. Bardzo się cieszę, że i w lipcu, i w sierpniu praktycznie dla wszystkich ostrowian park miejski będzie udostępniony. Ciekawy pomysł, joga w parku? Ja myślę, że tak, że to jest sposób na to, żeby po prostu wykorzystać wolny czas i poruszać się. Dla zdrowia coś dobrego zrobić. Zna Pani jogę? Ćwiczyła Pani wcześniej? Tak, troszkę czasu minęło od ostatnich moich ćwiczeń, ale myślę, że to będzie okazja, żeby po prostu powrócić do tych ćwiczeń dawnych. Przynajmniej dzieciaki mogą z rodzicami poćwiczyć, a nawet z babciami mogą przyjść. Wcześniej miała Pani styczność, okazję poćwiczyć jogę? Nie, jeszcze nigdy nie ćwiczyłam z jogi. Nigdy nie brałyśmy udziału w żadnych programach takich. Po prostu już... Jest okazja. Tak, jest okazja. Podobno jutro zabieramy materac ze sobą i też przychodzimy z matą. Joga w parku miejskim. Skąd pomysł i dlaczego joga? No i tak naprawdę inicjatorem była moja małżonka, która na co dzień ćwiczy jogę. Oprócz tego podczas wielu rozmów z mieszkańcami usłyszałem, że taka forma też spędzenia czasu, odstresowania się jest bardzo potrzebna w Ostrowie Wielkopolskim, tym bardziej darmowa, więc cieszę się, że właśnie ten projekt uzyskał tak dużą ilość głosów.